Był mecz taki, że kto pierwszy trafi, ten, że tak powiem, ten wynik dowiezie do końca. Rzeczywiście, no, w prostej sytuacji, w pierwszej połowie strata piłki na połowie boiska. Drużyna gości wyprowadza akcję, no, z prawej strony tam strzelają bramkę jeszcze w 10, gdzie grają z przewagą, gdzie nie Rafał, tylko Krystian Pydych jest poza boiskiem. My za łatwo dajemy właśnie dojść do tej sytuacji. No i potem, no niestety, no, musieliśmy się otworzyć, żeby próbując no, wyrównać stan meczu. No jednak drużyna po prostu Sandomierza, no, widać, że to jest lider, troszeczkę osłabiony w porównaniu do pierwszej rundy, ale dalej ta jakość tej drużynie jest. No i wykorzystali to, że troszeczkę wyżej wyszliśmy, próbowaliśmy ich zaatakować, mądrze nas rozbijali. Co prawda próbowaliśmy tam stwarzać sytuację, jednak nie potrafiliśmy tego wykończyć. No, drużyna Sandomierza miała jeszcze dwie dogodne, a może nawet trzy sytuacje. Raz Jarek Piątkowski, raz jeszcze tam kilka innych było, gdzie no, jeszcze mogli nas w inny sposób, że tak powiem, wyżej pokarać. No, myślę, że mecz ładny dla oka. No szkoda, że nie udało się jakiegoś punkciku tutaj ugrać na własnym boisku. Obawiałem się tego meczu, bo uważam, że tutaj Połaniec jest to bardzo mocna drużyna. Nawet jak przypominam sobie, tutaj przypominałem ostatni ten sparing, który graliśmy przed ligą, to nas bardzo zdominował i tak naprawdę zrobił duże wrażenie gra Połańca wtedy na mnie. Ale nie ukrywam też, że my na każdy mecz jedziemy po to, żeby wygrywać i grać o 3 punkty, także cel ten osiągnęliśmy. Było ciężko, ale myślę, że byliśmy drużyną, która stworzyła więcej sytuacji i wygraliśmy dzisiaj zasłużenie. Jarek ma kontuzjowaną nogę i jeszcze tak naprawdę nie doszedł do pełnej sprawności. I tak naprawdę to tak bardziej są to takie zmiany, kiedy trzeba tam przy stałych fragmentach gry popracować troszeczkę w takich tam sytuacjach, gdzie można piłkę dośrodkować. Jarek w tych sytuacjach jest po prostu dla nas bardzo pożyteczny i często wykorzystujemy te jego atuty. Hutnik Kraków, no na pewno trudny przeciwnik, tym bardziej, że tutaj jeszcze dla mnie dziwne decyzje. Kartkowe, bodajże chyba czwarta żółta kartka dla Pydycha, dla Podstolaka, następna eliminuje ich z grania. Doszły kontuzje jeszcze Choraba, doszły kontuzje Mikulca, także zrobił się taki mały szpital. No cóż, na pewno trzeba to wszystko pozbierać i walczyć o 3 punkty.